Witam serdecznie. Dzisiaj zrobimy mielone z patelni. Potrzebować będziemy 30 deko zmielonej wołowiny, 4 jajka, 1 cebulę, 2 ząbki czosnku, kawałek por, marchewkę, kawałek selera, pietruszkę i pół papryki. Cebulę pokroimy w kosteczkę i podsmażymy na rozgrzanym tłuszczu. Cebulę z czosnkiem podsmażymy, dołożymy mięso i należy delikatnie zrumienić. Do zrumienionego mięsa dołożymy starte warzywa. Podlejemy niewielką ilością wody, dołożymy koncentrat pomidorowy i będziemy dusić 20 minut. Po tym czasie wbijamy jajka, przykrywamy i dusimy około 10 minut. I będziemy mieli mielone z patelni. Podsmażamy cebulę z czosnkiem, a później dołożymy mięso. Warzywa już mam rozdrobnione. Marchewkę, seler, pietruszkę starłam na tarle o dużych oczkach. Paprykę pokroiłam w kosteczkę, a por pokroiłam w krążki. Na patelni mam mięso zrumienione z cebulą i z czosnkiem. Dodajemy rozdrobnione warzywa. Doprawiamy solą, pieprzem i ziołami prowansalskimi. Podlewamy niewielką ilością wody. Przykrywamy, tak to wygląda, przykrywamy i dusimy 20 minut od zagotowania, a później dołożymy koncentrat pomidorowy, wbijemy jajka i będziemy dusić 10 minut. Przykrywamy i dusimy 20 minut. I tak wygląda mielone z patelni. I teraz dodajemy koncentrat pomidorowy. Ja tutaj mam 2 łyżki koncentratu pomidorowego. Należy to pomieszać. Robimy wgłębienie. Wbijamy jajka, przykrywamy i dusimy 10 minut. I mamy danie jednogarkowe, gotowe, mielone z patelni. Robimy 4 wgłębienia. Jedno jajko jest niedobre. Należy zmienić. Zawsze powtarzam, że jajka wbijamy osobno. To jest idealne, a to jest jajko nieświeże.
Robimy kłębienie. Opruszamy solą, pieprzem. Przykrywamy i smażymy. Tak to wygląda. Smażymy 10 minut. I tak oto wygląda mielone z patelni. O ile Państwu mój przepis się podoba, to serdecznie proszę o łapkę w górę, jak również zapraszam na mojego bloga www.przepismamy.pl. Danie jednogarkowe mielone z patelni.